I witam Was serdecznie w kolejnym, piątym już odcinku z Ghostricon Wildlands. Jesteśmy w tej chwili na tropie dwójki doktorów. Czy już wiemy, kto jest odpowiedzialny, czy jakie osoby, bo trzy te osoby były odpowiedzialne tutaj za śmierć taką bezpośrednią Rickiego, naszego agenta, bo jak widzicie tutaj początkowo nie zadaniem naszej agentki nie było mieszanie się tu w sprawy boliwijskie. No z biegiem czasu dostaliśmy kolejne zlecenia jakby od rządu, nie od rządu boliwijskiego, tylko tutaj od tego przywódcy rebeliantów. No i powoli walka o pomszczenie śmierci zamienia się w walkę o przywrócenie tutaj ładu i porządku. No skąd my to znamy, można powiedzieć. No tak, tutaj są właśnie te ważne dane, czyli jeszcze raz tutaj trzeba będzie pojechać. Dlatego właśnie też wcześniej wspominałem, że tu chyba warto jednak sobie zacząć od tych misji fabularnych, żeby nie jeździć dwa razy. No ale to nic. Bo tu będziemy zwiedzali to miejsce raz jeszcze. No mogliśmy w sumie helikopterem sobie polecieć. Ale w helikopterze nie ma radia, no więc... To ostatnio też pamiętam ten mur, prawda? To już tego... Kotani. Tu też byliśmy. I to chyba tutaj jest właśnie, trzeba będzie tu gdzieś zjechać. Do tego Kotani, jak tutaj ta droga prowadzi. Nie, to nie jest w Kotani, to jest trochę za miastem. To jest chyba ta taka ładna miejscowość, gdzie to już są już te betonowane drogi. Tak kojarzę. A tam można było tą polną drogą też pojechać. A to tutaj trzeba będzie skręcić. No tu uwaga na przepaść, moi drodzy, bo tutaj nie ma tak. Patrzcie, ludzie donoszą na rebeliantów. Tu właśnie był jeden z takich telefonów. Że współpracuje z ruchem oporu właśnie. O, tutaj mamy też, widzicie, zastraszanie tej ludności jest. No i się nie ma co dziwić, że oni... Dobra, mamy tutaj już jakichś wrogów. Zaraz zobaczmy, jak to wygląda. Die Drohne ist oben. Da ist einer mit Maschinen. Ich gehe in Position. Ich habe das Ziel. Ich sehe noch ein Tango. Kein Ziel. Tego możemy sobie. Tu chyba obejdę z tej strony. Spróbujemy. Tego jednego z nich. Dobra. Wydaje mi się, że jeszcze tu w tych ruinach mogą przebywać żołnierze kartelu. Leutnant, to nie wiem, gdzie jest. A partir de la madre con todo, vamos a seguir.
ten mandat, wypalę! Scheiße, die wollen hier lang. A tutaj mamy. On uciekł nam, ale to dobra, to. Verdammte Scheiße! W ramię dostał. Dobra, ucieknijmy tutaj. Deckung suchen! Los, Feuer! Okej, no nie było łatwo. Dobra, tutaj są już ci moi. Teraz tak, trzeba by było zlokalizować. A, dobra, bo ja mam. Okej. Tak mnie ten celownik lekko zmylił. Jeszcze z tej strony tutaj mamy chyba kogoś. Z tej i z tej. Tu jeszcze są jacyś. Dobra, tych najpierw trzeba uwolnić, niech oni zaczną tutaj też walczyć. Dobra. Okej, zobaczmy teraz dokumenty. Wir wissen jetzt, wo die Garage ist, in der Polito seinen Sportwagen parkt. Wir holen ihn uns mitsamt Navi. Vielleicht erfahren wir ja, wo er und seine Freundin stecken. Dobra, czyli mamy Polito. Informacje o samochodzie. Trzeba będzie zobaczyć tutaj jego miejsce pobytu. Jak my tutaj mamy? Misje chyba to będą. Sportowa fura. El Polito mafiała na punkcie nowoczesnych samochodów sportowych, wyładowanych po brzegi elektronicznymi gadżetami. Gdybyśmy zdobyli jego najnowszy nabytek, może uda nam się wydobyć jakieś informacje z komputera. Samochód znajduje się w bazie Santa Blanki w prowincji Itakua. Mamy przejąć furę i wycofać się. No i pewnie na GPS-ie czy na zapiskach z trasy pewnie chcą dotrzeć do tych informacji, gdzie on najczęściej po prostu, gdzie może mieć swoją norę. Okay. Czy tutaj na, nie, to będzie u góry chyba, na piętrze, trzeba będzie tu wejść do góry, bo tutaj są zasoby. Jeszcze wyżej. A na to wychodzi. A to tutaj będą. Czekajcie, gdzie to może? Gdzie tu jest ta skrzynia z zapasami? Niżej. Gdzieś tu przeoczyłem to chyba. Serio? Ach, tutaj, dobra. Tutaj jest, nie zauważyłem jej w pierwszym momencie. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Tutaj chyba już nic więcej nie ma. Ewentualnie można uzupełnić amunicję. A tutaj po drugiej stronie ulicy też jest zapas czegoś tam.
tutaj. Jeszcze jest tutaj ważne miejsce. I tutaj, no dobrze, bo tutaj jeszcze nas nie było, czyli tutaj trzeba będzie podjechać, czyli z Buena Vida pojedziemy sobie właśnie tutaj, zobaczymy co to jest za lokacja ciekawa. Ostatnio tą Buena Vida zwiedzałem już po zachodzie słońca, teraz mamy zupełnie inną pogodę. No dobra. Co pomyślałem sobie, że żeby przejść jeszcze tutaj. Dobra, możemy... Tu gdzieś jeszcze ktoś jest, tylko go wypatrzeć trzeba w tych ruinach. Tu się chyba przyda ta broń. Tutaj już. No, oni tutaj grają, ale komu oni tu grają, nie wiem. Tutaj prawie nikogo nie ma już, niestety. A, tutaj jeszcze jakaś rodzina się ostała. No dobra. To tak to wygląda. Tutaj nic nie znalazłem jednak. Ciekawego. No dobra, pojedziemy w takim razie dalej do naszego celu. Feuer frei. Alles klar. Greife jetzt an. Das war's. Alle okay? Wiecie co? Chyba się przysiądziemy na do tego samochodu. Weg hier. Wir treffen uns da. Soldaten in der Nähe. O, ten jest znacznie szybszy faktycznie. Momencik. Dobra, bo jesteśmy już prawie na miejscu. Otóż to, można byłoby tu, bo tu jest zjazd. Dobra, pojedźmy w takim razie tędek. Trochę tutaj
Tu jest gdzieś ta ścieżka. Dobra, idziemy już stąd na piechotę. No, no właśnie, tutaj dosyć dużo ich jest. Dobra, podejdźmy jeszcze trochę bliżej. Da ist ein Sicario, dicht beim Lagereingang. Dobra. Drohne fliegt. Da ist noch ein Tango. Ich sehe einen. Dobra, zaznaczmy tutaj. Das macht fünf. Tego. Brauche neue Position. Ziel erfasst. Tu też jest. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. No dobra, co wyjdzie w trakcie, to zobaczymy. Dobra. Któryś chyba nam zwiał. Dobra. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer. Puśćmy ich tutaj. No dobra, tego załatwili. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Okej, helikopter jednak został, właśnie myślałem, że któryś z nich odleciał. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest ciekawego w tych ruinach. Hier ist einer dieser Kartellorden. Den wird ein Sicario vermissen. Wejście musi być chyba z drugiej strony. Tutaj. Właśnie, pewnie tutaj będzie. Dobra, zaczniemy od tego i zaraz zobaczymy tutaj na... na te nowe dane. Tutaj to akurat amunicja się przyda. Aha, mamy też punkt umiejętności, medal. Dieses Dokument erwähnt einen Unidad-Hauptmann, der Gefangene von Juri und Polito verhören lässt. Der weiß, wo unsere Turteltäubchen stecken, aber er sitzt im Unidad-Stützpunkt. A, dobra, czyli będziemy mieli informacje... Znaczy, można tutaj pewnie zrobić no, na dwa sposoby. Albo... tak, to jest ten konwój. Albo dostać się do tego dowódcy bazy. Zobaczmy, co my tutaj dokładnie mamy. Dowódca bazy. Kapitan Unidadu z bazy Armadillo często wysyła więźniów. Czyli można dotrzeć do niego i przesłuchać go, albo skorzystać z innej opcji, czyli to jest ten warsztat El Polita. To będzie też pewnie skutkowało tym samym. Posterunek. Tutaj na tym posterunku chyba już... może byłem, nie pamiętam. Chyba nie. Chyba tutaj w tej części mapy nie byłem. To jest właśnie ta baza Unidadu. Tutaj. Dosyć duża. No ale mamy skrzynię z akcesoriami. Nowość. Niezbadane miejsce. Dobra. To tak zrobimy. Aha. Tutaj jeszcze jest.
Misja poboczna, przejmij samolot. A spróbujemy zrobić tą misję poboczną dzisiaj jeszcze w tym odcinku. Bo to opuściłem tutaj. Czyli przejęcie samolotu. Lecimy tam helikopterem dla odmiany. Ich mach das, ich fliege. To jest zaraz tutaj obok. Może to niekoniecznie było. Była potrzeba. Możemy z góry dokonać zwiadu. I tutaj chyba nie wiem, czy jestem w stanie ich stąd. Dostał. Jeszcze ten został. Tylko żeby nie zniszczyć tego samolotu. No dobra, chyba wszyscy. Trzeba dosyć blisko do nich podlecieć. Ten samolot trochę oberwał. Kurczę, niedobrze. Troszeczkę go uszkodziłem. Może się uda nim dolecieć, no mam nadzieję, że się uda. Tutaj coś jeszcze jest. Tak jest, to są te zapasy, też paliwa. No dobra. Paliwo. Paliwo tutaj będzie. Aha, to jest żywność. Jeszcze coś tutaj w środku. To chyba są lekarstwa. No dobra. I teraz ten samolot trzeba by byłoby przejąć. Zobaczmy. Nie za dobry stan jest tego, tej maszyny, no ale zobaczmy. Czy się uda dolecieć. Przede wszystkim trzeba dosyć szybko tutaj obrócić się, żebym tego lotu nie zakończyć rozbiciem się. Zerkę na mapę, czy to my daleko, no ale dosyć daleko, 2 km musimy tu przez te góry się też przedostać. No samolot się mimo uszkodzeń tutaj leci, widzę, w miarę sprawnie. Dobra, jak wygląda to lotnisko teraz? Z której strony mi trzeba było... Aha, z tej strony wylądować. To będzie dosyć, bo akurat przylecieliśmy ze złej strony, niestety. No dobra, trzeba będzie tu uważać, żeby się nie rozbić. No dobra, jesteśmy na celem. Przelecę. No, niestety, muszę jeszcze raz tutaj podejść. Helikopter jest znacznie łatwiejszy do pilotażu niż ten. Wymaga tu wprawy dużej, większej przynajmniej. U,
A, niech to szlak. A już tak blisko byłem. Niestety nie udało się tej misji zaliczyć. No dobra, trudno. Wpakowałem się tutaj na słupy wysokiego napięcia, no i nieudana jest ta misja. Tu jeszcze tych... Dobra, cywili nie zabiliśmy, to dobrze. Ten samolot będzie można przejąć jeszcze, myślę. W kolejnym wejściu możemy to zrobić sobie. A teraz co? Ha, bo jesteśmy tutaj, czyli... A, to można będzie tutaj potem podjechać sobie. No, tutaj chyba jest... To jest nasza baza nawet. Dobra, tych punktów umiejętności to już mamy dużo, tylko brakuje zasobów, niestety. Aha, jeszcze są jakieś dane. Tutaj zaraz zobaczymy, co to jest. Są tutaj w tej shopie. O, dobra. Mapa taktyczna. Zdjęcie satelitarne przedstawiające pozycję sił. Pozycję sił rebeliantów na granicy prowincji Itakua. No dobra, niewiele to mówi mi. Suchen wir hier nach Information? Misja w pobliżu, rozkwit rebelii. Ach, to tutaj jest misja fabularna. Aha, to jest konwój. Czy to się uda zatrzymać konwój? Ostatnio go zatrzymaliśmy helikopterem. Zobaczmy, gdzie on leci. No dobra, zobaczymy. Helikopter to dosyć jest sprawny tutaj. Zobaczymy, czy ten konwój jesteśmy w stanie zatrzymać. Można by go ostrzelać. Zobaczymy. Jak nie, to go po prostu... Tak, tylko ten akurat helikopter nie ma broni. Dobra, to zrobimy tak. Tutaj podlecimy. Stawimy się. Nie mamy też chyba C4. Jeszcze. Dobra, wysiadka. No, tu się zrobi zator. Was geht los? Sieht nach Unidad-Streife aus. Infanterie plus Funkwagen zur Unterstützung. Den können die Rebellen brauchen. Willst du sie ausschalten? Czy chyba zwiał nam? Dobra, zatrzymał się. Okej, lecimy do niego. Geschafft, sollen wir den Truck nach vorne. Bereit machen? Feuer! Okej. Bleib am Boden. Fleet.
się. Nie mamy tutaj tego. No. Znokautuj. Okej, to mamy przejęty ten samochód. Oznacz zapasy. Die Ausrüstung sieht gut aus. Wir melden den Rebellen den Standort des Trucks. A widzicie, właśnie tutaj przestrzeliłem te. Meine Rede wurde in ganz Bolivien gehört. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das Volk erhebt. Viva la Revolution! Gern geschehen. Und was hast du über Jury und Polito? Noch nichts. Die beiden verwischen ihre Spuren. Aber meine Leute arbeiten daran. Schon bald werden wir mehr wissen. In der Zwischenzeit stehen meine Brüder in Itaqua bereit, euch bei Bedarf zu helfen. Meldet euch und sie werden kommen. Ich werde dran denken. Okej. Okay. Możemy tego... Nie, tak zostawimy. Dobra, tam stoi chyba ten nasz... Ich hab da vielleicht jemanden, der Informationen über Juli Hippolito hat. Ich höre dir zu. Einer meiner Leutnants konnte ihnen entkommen. Er ist in ein Dorf namens Kulta geflohen. Statt ihn an das Kartell auszuliefern, hat ihn das Dorf versteckt. Verdammt mutig von Ihnen. Zur Vergeltung hat Santa Blanca das gesamte Dorf ausgelöscht. Scheiße. Mein Leutnant lebt noch. Vermutlich, um ihn auf noch grausamere Weise töten zu können. Verstanden. Sind unterwegs nach Kulta. No, to o tej Kulcie już się dowiedziałem wcześniej. Einen Kulta gefangen gehaltener Rebell könnte wichtige Informationen zu Juri und Polito haben. Befreien Sie ihn, finden Sie heraus, was er weiß. Może to będzie najprostsze właśnie. Dowiedzieć się tym razem od... Czy trzecia chyba możliwość? Zaraz zobaczymy zresztą. To dowiedzieć się od tego porucznika. Oni go tu ukryli, za co zresztą to miasto zostało spalone. W tej Kulcie byliśmy, to widać było, to jest bliższa. Ale on gdzieś tam przebywa. Zobaczymy, gdzie oni go ukryli jeszcze. Sam jestem ciekawy. Znajdziemy jakieś fajne miejsce tutaj do lądowania. A, trochę dalej, bo tutaj są jeszcze żołnierze kartelu. Gdzie to by stanąć? Bo tutaj będzie dobre miejsce w tym rejonie, na tym skrzyżowaniu tutaj. Im Kulta schwillt das Feuer noch. Ausschau halten nach dem Rebellen, der hier festgehalten wird. Okej, najpierw sobie tutaj oznaczymy. Gehe in Position. Ich brauche eine bessere Position. Ich sehe das. Tutaj jest jeden, a jeszcze z tej strony. Aha, tutaj idzie, dobra. Tango getroffen. Dostali. Próbujemy teraz kolejnych wytropić. Można by im już wydać rozkaz ataku. Dobra. Okej, es ist alles gut. Myślę, że można wydać im rozkaz ataku. Niestety tego nie trafiłem, bo nie przeładowałem broni. O dobra, tego trzeba. Nie wiem, czy go trafię stąd, nie bardzo. Muszę go zejść z tej strony.
Okej. Tak, on siedzi tutaj w tym kościele, w tej... już wiem, w którym miejscu. Unglückte haben Verluste. A tu, czy ten jeden z naszych padł? Verluste, hier drüben. No, niedobrze. Dwóch moich już nie żyje. Skończyła mi się amunicja tutaj w tej broni. Dobra, zwiewamy. Jest ktoś, żeby mnie uratował? Kurczę, chyba nie ma. A jest jeden, no na szczęście. Dobra, wróci się. Trochę za szybko tą misję chciałem chyba zrobić. Keine Sorge, ich bin unterwegs. Gdzie on tu jest tutaj? Dobra. No, tutaj chodzi. Kurczę, no tak, nie mam tu amunicji. Dobra, jeszcze ten został. Zawsze tutaj on nie... od razu nie przeładuje. I mi się... Tak, musi... Dobra, przeładuj już, kurczę. Ach, widzisz, ty się tu zablokowałeś. Midasa postawię, żeby on doszedł do siebie. Okej, okay, no i polecimy. On chyba tego już uratuje. No tak, to jest to... Eugen Gringos, helft mir hier wegzukommen. Wcześniej to było puste. No. Alles gut, hermano? Was wollen Sie von mir? Juri und Polito, Ihre Folterknechte. Wir sind hier, um Sie büßen zu lassen. Wo haben die Kerle Sie hingeschafft? Nicht weit von hier. So, so viel weiß ich noch. Und es war still. Es war irgendwo im Land. Da war ein Geruch nach alten Tierhäuten. Mehr weiß ich nicht. Tut mir leid. Ist schon gut. Sie sind also irgendwo hier. Gracias. Zwierzęce skóry, czy jakaś garbarnia, czy to musi być gdzieś pewnie w pobliżu. Albo ten domek myśliwski, ta chata myśliwska, którą wcześniej widzieliśmy. To mogłoby na przykład być. O! Uciekł tutaj, pojechał. A ten biedny dalej... A tego nikt nie podniósł? Tego Midasa? Nie, Weaver. Czyli trochę rzeczy wiemy, ale jednak chyba trzeba będzie, no bo nie wiemy, nie mamy zaznaczonego tego miejsca jednak. O, teraz mamy tą misję poboczną jeszcze raz, możemy ją sobie zrealizować. Dobra, tutaj gdzieś helikopter stał, zaraz zobaczymy gdzie. Ach, tutaj go zostawiłem, a tu żadnego nie ma, nie ma. Dobra, to pójdźmy po ten helikopter nasz. Jeszcze raz zobaczymy tą misję po prostu. Tylko jeszcze jedna rzecz.
tu gdzieś jest zasobnik, żeby uzupełnić amunicję. Ich fliege. Praca leci, to nie wróży nic dobrego. Dobra, spróbujemy wylądować w takim razie szybciej. Tu oczywiście będą znowu pewnie te oddziały, domyślam się. Hier ist ein Sicario beim Flugfeld. Któryś z nich jest pilotem, zazwyczaj tak bywa. Dobra.